Cześć wszystkim, jestem Maciej Antoszczuk. Rok temu ukończyłem szkołę muzyczną imienia Andrzeja Kurelewicza na fortepianie. Grałem na nim 6 lat i dużo się wtedy nauczyłem, ponieważ nie chciałem się rozstawać z tą szkołą, dlatego wybrałem jako drugi instrument skrzypce i naprawdę skrzypce są super. Mam wspaniałą nauczycielkę skrzypiec oraz cudowną nauczycielkę kształcenia słuchu. No i tutaj mamy główkę skrzypiec. Tu jest ślimak, na którym umieszczone są 4 kołki, które odpowiadają za nastrojenie skrzypiec. Tutaj jest gryf, na którym będziecie łapać swoje pierwsze nuty. Tu jest pudło rezonansowe, z którego wychodzi dźwięk. Tutaj są otwory, przez które ten dźwięk wychodzi. Tu jest mostek, na którym musicie bardzo uważać, bo on jest ruchomy. I gdyby wam upadł, musielibyście iść do lutnika i wydać kasę. Tutaj są maszynki, które również odpowiadają za nastrojenie skrzypiec. Tu jest podbródek, na którym będziecie trzymać swoją brodę, żeby było wam wygodnie. A tu jest żeberko, które jest miękkie i przez to nie boli was obojczyk. Tu jest smyczek, na którym będziecie wydobywać dźwięk. Tu jest żabka. Tu jest pręt, który musi być tak lekko wygięty, bo jak będzie prosty, to pęknie. Tu jest koński, to jest włosie końskiego ogona. Tu jest szpic, czyli koniec smyczka. Dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że was zobaczę w kolejnym roku na instrumencie skrzypiec, bo to jest naprawdę super instrument.